Siema, ja jestem Kenif i witam was w takim już vlogu przy tym piękną, dobra, może nie piękną, ale repliką Fiata 125P, którego dzisiaj trochę poprawimy, bo trochę jest do roboty, na przykład brak tablicy, brak tych na lamp. To może w kolejnym odcinku. A coś w środku? Może. Na pewno też na początku go wyczyścimy, bo no trochę jest kurzu. Także zapraszam do oglądania. No i co? No i drugie odcinki. Najpierw go popchamy tutaj i jakoś tak też i takie na stojakach takich go położymy, tylko no, mój statyw podniesiemy go, cyk. Już jedno, a nie widzicie, ale już jedno zrobione. Kolejne, które mam trochę na górze. O, jakiś kabelek. No takim kurde, co to za klata? O kurde, co jest? O kurde. Podniesiemy go może. No to nieźle, to... A, za nisko jest, dobra. Czekajcie, na dachu was położę. I, aha, tu chyba kolejna. No właśnie. Ostatnie są w środku, jest zbiorniczek, ale go nie będziemy montować w tym odcinku. O, ręką muszę... Wiecie, to jest taki surowy vlog. Jakiś cięć fajnych. Nie jestem jakiś dobry w tym czymś. Zamkniemy. Kurde. Taki trochę w złym stanie, chociaż. Cyk, no tak opada. Co jest? Nogi. Teraz od tamtej strony. Też. Kurde. Oj. Czyli tu jest koło. Ponieś go. Kurde. Byczek ciężki. Trochę waży. O. Do przodu. Już na trzech stojakach takich. Będę nazywać to stojakami. Dla mnie to wygląda. O, patrzcie. Mankamenty. O, ostrość. Możecie nie widać, ale chyba większość filmu będzie na latarce. Tutaj. O, weszło. No i na razie. No, tam, tu. Koło odpadło. Nie wiem, czy znajdziemy śruba. Czy jest paliwo? Nie wiem, nie ma korka. Ale na razie spróbujemy go. O, opona to będzie statyw. Na razie spróbujemy go wyczyścić. I zobaczymy, co jest w bagażniku. Jest jakiś worek. Sprzątamy go trochę. O, jest tablica właśnie. Nie, to nie tablica. Co to? O! Jo. Tu jest tablica.
tablicy jest. Jest, o, jakaś szmatka. O, jest druga. To może tą nawilżymy i tak na mokro. Będziemy go przecierać, a później na sucho. Później jakieś, co to jest? Aha, dobra. Takie od budy chyba. Bo tak... bo normalnie jakby była sama buda, to właśnie, żeby się nie złamała, to na takich tych wzmocnieniach był. O kurde. Która mi opada ten bagażnik. Kurde, ale się zaklinowało. Na razie opróżnimy cały bagażnik. Mamy zapasówkę. Mam nadzieję, że się nie przyda. To podłożymy, żeby... O, jakiś... Znowu zbiornik. Lewarek, w którym standardowym... wiecie, bo jak się go kupowało w kioskach i też można chyba, ale to już ci już co wcześniej zbierają trochę więcej, dłużej, to jest taka też premium, że jakby taka, no taki premium, co prawdziwy jest lewarek, a nie tylko taki, o, gdzie może stać chociaż. No. Chociaż sprawdźmy. Sprawdźmy to. Jak coś, to może uratuje. Dobra, lepiej nie. I tak już opadł. Automatycznie od razu. Cyk. Wszystkie stojaki w dobrym miejscu. Ja idę do pod wodę, żeby tą nawilżyć i później przetrzeć. To odłóżmy. Coś jeszcze jest? O, coś jeszcze jest. Co, jakaś lampa? O kurde, czekajcie. O kurde, to, no, to jest drugi tryb. Taka policja, ale z dodatkowym zielonym światłem. Teraz róbcie screeny, Wixo. Dobra, zapalmy światło. Później będziemy robić Wixa. O, bo też takie powolne. A to nieważne. Jest i klosz właśnie, o. Słowa, którego zapomniałem. Jest jeden klosz. O, od lewego, ale to niepotrzebny jest pa. Jest, aha. Od tej zapasówki. Zapiąć, o, to są wszystkie kable. Tak, te światła działają jeszcze. O, i tam coś jeszcze jest. Jakieś wężyki. Jeden wężyk. O kurde, o kurde. Sorry, że za te trzaski. Aha, jakiś ten. Jeszcze taki. Dobra, co to jest? Taśma? Nie wiem, dawno go tu nie otwierałem chyba. Nie. Już od póki jest taki w całości, powiedzmy, złożony, to chyba już jest rok i 5 miesięcy ponad. Tak, ile? Dzisiaj jest 13, piątek 13, tak, kiedy to nagrywam. I pewnie, sorry, że mam palce, o tutaj, o blisko, czasami mi się smyknie. Albo jutro rano będzie film. A on był około albo 6, albo 7 kwietnia 2023, więc trochę już ma. Tak jakby policzyć jeszcze
bo go zacząłem składać, znaczy zbierać części do składania, bo tak od razu nie składałem, chociaż słyszałem tylko silnik i przestałem, później zbierałem do końca, bo jest 190 numerów, jakby ktoś nie wiedział. Sorry za moją rękę. Trochę tu jest syf. O, drugi, następny klosz. Już 10 minut odcinka, my dopiero wyciągamy jakieś rzeczy. O kurde, klejamy go. Z bagażnika dużego Fiata, super. Ten film będzie trochę długi. Kurde. Czekajcie. Nie mogę. Znowu mam pecha przy tym filmie. Normalnie mi się drugi raz wyłączyło nagrywanie. Pech życia, wiem. Dobra. Tutaj zbiorniczek. Nie założymy go dzisiaj. Ło. Ło, ło. Gdzie ten trzeci? O, no tu ładnie. Ty, tu się zapada w kanapę, ty. Która to uratować. O, wow. Lekki jumpscare musi być. Nie, specjalnie tego nie zrobię, nie? Paciek. Olbrzyż. Taka kanapa brudna. O, nie złapie ostrości, ale bierzemy to w garść i dobra, tutaj opuścimy. Dobra, cyk. Ła, jak leciutko chodzi. Już ładnie, nie? Tutaj pod szybą. Zazwyczaj jest w prawdziwych autach syf, nie? Tutaj nie będzie. Wyczepiamy. Kurde. Nie będzie idealnie, bo z tego nie będę czyścił na razie. Teraz ładniej, tylko co to? Co? No. Ty, co jest? Co to odpadło? O kurde. Tu? Ta, tu. Już naprawa. Już naprawiamy. Tak, tak, niemożliwe, już go naprawiamy. Myślałem, że nigdy. Cyk, cyk. Dobra, tył muszę przecież obliczyć, ile na 10. Nie jest najlepiej, ale nie jest źle, wiadomo, o, jak tutaj. Odsuniemy do maksa. Tam też. Jeśli się da. A da, już jest na maksa. Pa, tu się rozłożą. Tu się o, cyk. Dobra, albo dobra. To tu też. Aż się tu czyszczę. I poza tym nic nie ma ciekawszego. Kurde, pasy trochę. Poturbowano. Poturbowane coś te pasy. Może być ładniej, wiem, ale... Kurde, tu się nie zmieści moja ręka. Może je, może być, nie? Jak oceniać, nie? Dobra, teraz muszę kliknąć inny przycisk niż taki, jak kończę nagrywanie, więc bo muszę odwrócić go, żeby no, lepiej mi tam wyczyścić samo z tyłu, po drugiej stronie,
Więc widzimy się za chwilę. Dobra, już odwrócony. O, tak wygląda brzydko z tyłu. Nie, to jest 1300, to jest 1.3. Pomyliłem się. W tamtym materiale, czyli w tamtym. To chyba źle powiedziałem. To otworzymy. Trochę już zgięte, bo kiedyś chciałem zgiąć, ale wyszło na gorzej. Bierzemy czerbordową. Pocieramy. Patrzcie, nawet taki mały detalik jak otworzenie schowka. Tam w środku mamy gałkę od zmiany biegów, bo się urwała. I tu też pasy. Ale tu już się tak trochę bardziej zapinowałem. O, co? Tu już jest bardziej odrzutowo, bo już jest, one już tak zostają chyba. No nic. Patrzcie, ale leży ten. Już nie da się bardziej, bo jest kanapa. No ale. Cyk, 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 bierzemy do przodu. Tak to wygląda z tyłu. O, kurde. Dobra, cyk. Już na maksa, ten też. Tak wygląda. Cyk. Tak wygląda, tak. Tak wygląda, tak, tak. Tak, tak. No wiem, że to wygląda źle, ale... O, szyba. Szyba ja tworzę. Uczę się dopiero takich blogasków. Ogólnie to całego. Znaczy, to jest ogólnie to moje konto na YouTubie. Nie wiem, które. Ale... O kurde, gdzie to spadło? Ty, pierdzielisz. Tam to spadło. I to. O ja pierd... To jest mikruśne. Raz jeden. Jaka mała gałeczka. Noż, ja nie wierzę. Kurwa. Gdzie to po... Aż tam. Dobra, jest. I teraz pstryk. Ogólnie, jeśli ktoś nie widział środka w dużym wiadzie, to ja też się zdziwiłem, że tak fajnie wygląda. Nie tak kanciasto zbyt, chociaż tu jest kanciasto. No ale nieważne. Cześć. A, pas. Pas. Tu, pas. Kurde. Cyk, to do... Kurde, lata ten... Patrzcie, jak się obraca. Chyba tak nie powinno być. Dobra, ten pas damy tutaj na maksa, jak się da. Dobra, git. No i ogólnie możemy zaczynać taką naprawkę. O, akumulator. Czekajcie. Ale nie pójdzie. Klosze odstawiamy. Nie wiem gdzie. To też. To też. To też. Ogólnie. A tu jakieś śmieci. To niepotrzebne. Jakieś. A to, to, to potrzebne. To, to nie wiem, bo tu nie, nie porysuję. Szmatka tutaj, szmatka tutaj. Cyk, mamy takie małe, takie, nie wiem, jak z ręki. Pierwszy tuning, tak. Tuning, czyli tworzenie tablicy, bardzo fajnie. Szkur! No.
Trzyma się, trzyma się. Kurde no. Teraz, a nie, jedno koło musi być takie pomocnicze. Ogólnie, ach, które... Dziesięć minut odcinka, ale trzeciego. A, tutaj. Tutaj. I mamy jedno takie coś. Później mamy takie to, takie coś, czyli wiadomo co. Później to... o. Cyk. Tego nie widzicie, ale... Zaraz wam pokażę, tylko... Nie mogę włożyć tego akurat, to jest... To z tego w ogóle? Czy powinno być takie samo? Dobra, damy inne. O, czyli co? To jest jakby... A tu w końcu weszło za pierwszym razem. Tak się prezentuje całość, którą damy w ustronne miejsce, czyli tutaj. Przyciśniemy, żeby dobrze ten. O, tu jest o. Doleju miarka. Cyk. Mamy drugie takie rzeczy. I znowu robimy z nimi tak. Jak wcześniej. Czyli. No. I w ustronne miejsce dajemy, czyli w drugie. W drugie miejsce należące do tego urządzenia zwane wycieraczką. Czy tu jest jakieś wygięte? Dziwne. Dobra, jedna rzecz, znaczy już dwie rzeczy zrobione. Przymkniemy klapę. Tak się prezentuje w całości. Pyk, tutaj możemy dać tak. Może tu może nie. O. Tak się prezentuje w całości. To jest ściana od razu, więc popatrzcie, jakie lustro teraz. Ale teraz jest problem z maską, bo jak wiecie, o, otwiera się, nie? Tam pracują takie o. O, to jest krzypi. Patrzcie, jak zamykam. To nawet jeśli przyciskam, o, tu jest, to no nie jest tak jak powinno, czyli bo odstaje. Tu też odstaje. Nie wiem, czy będzie to widać. Tak, widać. Tu też odstaje z przodu. I znowu trzeba jakoś go przestawić. O! Czekaj, tam. Gdzie jest ten stołek, ty? Czekaj. O! Dobra. Cyk, drugi. Cyk. Dobra. Tam. Dobra, git. Git. Chociaż kurde. Cyk, cyk, jest tak, tak. I uwaga, pan wiem, pokazuje ścianę. Tu już jest, już nad kole. O, cyk. O. I dalej jest źle. Teraz do tyłu. Blanek, przesuń. Wiecie co? O, czyli przestawienie znowu w drugą stronę. Tutaj. Damy zapasówkę. A, dobra. Czyli... Patrzcie, tu i nie. I ten. Widać mnie, mam nadzieję, że nie. Siemreko.
trochę waży, wiadomo. Kurde. Koło mi spadło. Dobrze. Teraz... Bo nie... Chociaż nie wiem, czy to jest... To wytrzyma. Jak widać, stoi tak, czyli no, nie wiecie, o co chodzi, ale teraz już będziecie wiedzieli. Na razie tutaj nic pod spodem nie będziemy robić, tylko tutaj. Ale się syf już zgromadził, czyli dobre prace tu trwają. Tutaj. Tu się tak da, no to już nie jest tak źle. Ale kurde, a tu w końcu jest okropnie. Ale jak już spadnie, to już jest w japa trochę. Więc bierzemy worek, które otrzymaliśmy w tym bagażniku. I mamy... Kurde, ile wężyków i kabelków jakiś. Masa tego, ten seta, po prostu wszystko. Ty, coś jeszcze jest. Następna penseta, ale już nie w zestawie. Ta lepsza. I znowu coś. I następny śrubokręt. I weźmiemy najlepszego chyba, który jest w obecnej, chociaż... O kurde, nie wiem, czy nie spadnie teraz. Czekajcie, dam szmatkę. Kurde, wygląda jakby było ciemno u mnie. Ale nie jest. Tutaj, kurde, wycieraczki jeszcze piszczą. Mamy śrubokręt, tam są nasi wrodzy, którzy musimy zlikwidować. Kurde, akurat zasłaniam sobie ręką. No nie trafię. Kurde, tu akurat nie widzicie nic. Wiecie co? Tak o. Potrzymam was, tak. Zamykaj się. Ach, z tym złomem. Tak, klasyczkiem. Nie, nie da się. Kurde. Co jest? O kurde. Czekajcie. Ogólnie sprawa jest taka, że jestem magikiem i patrzcie. Znaczy nie, dobra. Patrzcie to! Normalnie, nie? Patrzcie. Tu nic nie ma. I chyba nic nie zrobiłem z tym. Dobra. Teraz chwila prawdy, która nic nie zmieniła w prawdy. Ja pierdzielę. Jeszcze gorzej. Nie no, tak samo. Albo i gorzej. Nie wiem. Nie wiem. Teraz musimy statyw dawniejszy. O. Nie mamy śruby. Nie mamy śruby, ale mamy za to podkładkę. No. Czy mamy śrubę? Nie. A za to mamy... Kurde, no. Noż ja pierdzielę. Cyk, naklejki. Patrzcie, podwójne przybliżenia. Czekajcie, latarkę wyłączę.
Licencja Fiat. Z licencją. Naklejka z licencją, tak. Nie. Ogólnie sprawa jest taka, że nie ma sprawy i to na tyle z dzisiejszego odcinka. Jedyne co pożytecznego zrobiliśmy, to założyliśmy wycieraczki. Założyliśmy tablicę, którą nie pokażę. No i umyliśmy. A teraz dla was włączę prąd. Kurde. Ty, nie ma prądu. Trzeba popukać. Nie, jest prąd. Jest światełko i jest. Otwieramy drzwi kierowcy. Dobra, nie. Światełka wszystkie działają. Tak brzmi. Stop. No i klakson. Przeciążenie z prądu. Jak trąbisz, to słabiej świeci. Jakbyś w nocy jechał, no to... Czyli tak się wyłącza. O. No i ja się z wami żegnam. Koła nie przekręcimy. No, może w kolejnym odcinku jakieś coś nagram. Elo. Że tak powiem, druga część, chociaż może będzie złączona. Łączę je. No ale tak, no to zamiast kurde kliknąć, że wstrzymać, to kliknąłem zakończ, i tak wiecie. Na razie nagrywam telefonem. Więc jakoś i takie drgania to mogą być przypadkowe nawet, więc nie ten, nie. Nie ten. Wiecie. Dobra, tutaj dobra, nie będzie. Patrzcie, jaka szyba brudna. Trochę nie był z pół roku czyszczony. Nie, czy nawet więcej z rok. Chociaż nie wiem. Piękny silniczek 1.6. Patrzcie, jakie detale. Czekajcie. Nie, za słaba ostrość. Ja mam już na maksa 3 na razy 10. To jest akumulator, tam coś jest pokazane. Ty, bo już się pogubiłem. Dobra, nieważne. To co, lecę po szmatkę. Znaczy, już mam szmatkę. No i... widzimy się na już takiego czyszczenia. Nie uwierzycie, ja już go zacząłem myć. Już zrobiłem... na szybie pół na pół, jak to wygląda. I się trochę rozgadałem dla was, fajnie. A tu patrzę, tu się nie nagrywa. Tu jest minuta 31 na pisze, ja takie... no i wiadomo. Już kurde 90% auta umyłem i... kurde, tak... jest tak szkoda, że się nie nagrało, bo fajnie było. Już było fajnie, ale teraz patrzę i już jest dobrze. O kurde. Dobra. Teraz już chyba lepiej bez stopowania, ale już nie wiem po co, bo... cyk. O kurde. Lakierek nowy prawie. Wyczyścimy go, później ponaprawiamy. Także chyba będą dwa takie części, dwie części Fiacika, bo kurde, taki pech przy tym nagrywaniu, a dawno nie nagrywałem, muszę przyznać. I wracam, oficjalnie wracam.
Tak. I tak pewnie nie wrócę. Nie no, spróbuję wrócić. No i mówiłem, że o, założymy wycieraczki. To teraz napiszę, wycieraczek nie masz. No i muszę znowu powtórzyć, że patrzcie, jaka brzydka jest ta maska w porównaniu do tego błotnika, bo ta maska ma 4 lata. Mamy 2024, czyli, bo zacząłem jego składać, czyli no, zbierać części w 2020. Więc no, tutaj lampa, wiadomo, brudna, mówiłem. Kurde. Patrzcie, jakie lustro. Cyk, rejestracja. Polski Fiat. A jaki inaczej. Koło. Cyk, to tam koło. Dobra, i teraz może. A, dobra. Dobra, to syfu. Może nie będzie... Co to jest? Ty, podkładka pod koło, bo ja wiem, jak wygląda. Ja nie mamy się roby. Dokładnie. Więc lipa.